Karwina teraz i za chwilę wystartują. Ruszyły! Prowadzi Passionaria Fioretta. Na ostatniej pozycji galopuje El Sara. Passionaria na czele, na drugiej pozycji Fioretta, na trzecie Casnara, następnie Armina, El Lua. Na końcu w tej chwili galopuje El Besta. El Besta razem z El Sarą. Passionaria, Fioretta, Casnara, El Lua, Armina razem. Na przedostatniej pozycji jest El Besta, na ostatniej El Sara. I za chwilę klacze będą miał do pokonania. Jeszcze 1400 metrów. Niewielką przewagą na czele stawki galopuje Passionaria, Fioretta, Casnara, El Lua, Armina i na końcu nadal El Sara i El Besta. Passionaria z niewielką przewagą nad Fiorettą. El Lua, Casnara, łeb. Jeszcze do celownika zostało 1000 metrów. Passionaria z przewagą. Fioretta na trzeciej, czwartej pozycji razem. El Lua, Casnara, następnie Armina. Za nią galopuje El Sara i El Besta na około 800 metrów przed celownikiem. Przewaga Passionarii została zlikwidowana. Fioretta jest druga. El Lua na trzeciej pozycji. Tam na końcu konie galopują bardzo, bardzo mocno zgrupowane. I za chwilę 600 metrów, prosta finiszowa, wyprowadza Passionaria przed Fiorettą. Passionaria przy bandzie, polem Fioretta. Passionaria, Fioretta, finiszuje Casnara, 450 metrów do celownika. Prowadzi Passionaria, Fioretta, El Lua i Casnara. Na razie te cztery klacze walczą o jak najlepsze pozycje na celowniku. Słabnie Passionaria, Fioretta z Casnarą razem. Ale finiszuje bardzo dobrze El Besta. Na czele Fioretta i Casnara i następnie El Besta. Walka o pierwsze zwycięstwo. Fioretta razem z Casnarą. Casnara przy bandzie, polem Fioretta. Fioretta w celowniku jest pierwsza, druga Casnara. Na trzeciej pozycji jest El Sara. Na ostatniej El Lua.